doświadczeń, może coś wam powiem. Czy ofiara, którą składam, boli mnie? Pytanie nie jest bezcelowe, bo uważam, że wielu ludzi ma przekonanie, iż wrzucenie kilku pieniążków do puszki załatwia sprawę. Ono tylko uspokaja sumienie. Pozbycie się starych ubrań z szafy na zbiórkę będzie szlachetne, a ono robi tylko miejsce na nowe ciuchy. Kupienie rzeczy na aukcji charytatywnej będzie pomocą, a ono jest okazją jak na wyprzedaży w Black Week. Dlatego pytam, czy ofiara, którą składam, boli mnie i wiem, że jest faktyczną ofiarą, a nie przykrywką dla naszej szczodrości. Nie wszystko, co robimy, musi mieć wymiar finansowy. To jest, można powiedzieć, najprostszy sposób na pomoc. Są jednak inne możliwości, by faktycznie coś ofiarować. Często pewne tematy kwituje się hasłem "taką ma pracę". Pielęgniarka, która w szpitalu nieraz pomaga we wszystkich czynnościach pacjentowi, choć ma inne obowiązki. Nauczyciel, który swoim uczniom wpaja wszelkie wartości, jakimi są patriotyzm, godność, odpowiedzialność i uczciwość, choć może wyłożyć tylko podstawę programową. A ten, co wywozi nasze nieczystości? Czyż nie nazywamy go śmieciarzem, choć tak naprawdę to on sprząta, gdy my śmiecimy? Tu argument finansowy za wykonaną pracę nie przemawia. Bowiem są ludzie, którzy podejmują się zajęć, których inni nie chcą, bo się brzydzą. Ale że robią o wiele gorsze rzeczy, którymi powinni się brzydzić, nie myślą. Ofiarę, którą składam, powinienem realnie odczuć na sobie. Wtedy wiem, że dałem z siebie wszystko, co mogłem, a nie to, co mnie nic nie kosztowało. Ani czasu, ani sił, ani zdrowia, ani życia. Zauważono w Ewangelii, wdowa wrzuciła dwa pieniążki, czyli wszystko, co miała, na swoje utrzymanie. Grosze, które więcej znaczą od milionów. Może jestem surowy i zbyt szorstki w pewnych kwestiach, ale uważam, że wielu ludziom weszło w krew korzystanie z opieki socjalnej i pomocy. Nie tak dawno, jak w sobotę, widziałem ludzi odbierających dary żywnościowe z Caritasu. To było coś drobnego, bo chyba kilka konserw. Nie jest to istotne. Większość przychodziła, bo przecież im się należy. I może gdyby przychodziła, to bym na to nie patrzył krytycznym okiem, ale podjeżdżali samochodami. Wcześniej byłem też świadkiem, jak przyjeżdżali taksówką, na którą wydali więcej, niż wynosiła wartość darów, które otrzymali. Idziemy w złym kierunku. Ustawiliśmy się w pozycji oczekującego wsparcia, a nie tego, który udziela. Pismo zachęca nas do głębszego spojrzenia na jałmużnę, która wykracza poza wymiar czysto materialny. Uczy nas, że więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania. Tak powiedział papież Benedykt. Ta kobieta, która wrzuciła dwa pieniążki, ona dobrowolnie oddała wszystko w służbie Bogu i opieki nad biednymi. Jezus zauważył jej zapomnienie samej siebie i chęć uwielbienia Boga i pomocy biednym jako najważniejszą darowiznę, które były w tym miejscu dokonane. Czystość naszych intencji i hojność miłości o wiele więcej znaczą od ilości dokonanych czynów. Dlatego zadaj sobie dziś pytanie, czy ofiara, którą składasz, kosztuje cię wiele? Czy dajesz wszystko, co masz, by Bóg to zauważył? Czy też jest tylko czymś pozornym, by ludzie widzieli, jak jesteś hojny i szlachetny? Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.